Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj prezentuję w ostatni dzień roku, w dniu jego premiery, prezentuję Sempa. Semp. Dlaczego Semp? Pewnie wiecie. Dlatego, że został uważony na amerykańskim chmielu, który wysępiliśmy na Braubewiale od Stowarzyszenia Chmielarzy Amerykańskich. Dlatego też tutaj znajdują się na... Tutaj akurat się nie znajdują. Na banerze reklamującym piwo są specjalne podziękowania dla Hop Growers of America. Tutaj mamy wymienione, że w recepturze występują chmiele Simcoe, Amarillo, Bravo, Cascade, Columbus, Chinook, Delta, Willamette, Glacier, Fagel, Cluster, Mount Hood, Centennial, Mosaic, Eldorado, Galena, Warrior, Summit, Apollo, Golding, Citra. To są te, które na pewno wystąpiły, a być może, że jeszcze ze 2-3 odmiany były, które zostały zmieszane w tym całym blendzie naszym. W tym całym blendzie i nie wymieniliśmy ich, bo po prostu nie wiedzieliśmy, że są. To jest piwo w stylu India Pale Ale, 16% ekstraktu wagowo, 6 albo troszkę ponad 6% alkoholu. Jest dosyć jasne. Tutaj przygotowałem sobie ostatnią posiadaną przeze mnie butelkę Sharka, żeby porównać głównie goryczkę, bo tutaj pada pytanie, jak jest nachmielony Shark, ponieważ chyba nie będzie możliwości zbadania, ile ma jednostek goryczki, wobec czego porównam go po prostu organoleptycznie z Sharkiem. Powiem tak, co prawda nie mieliśmy za bardzo możliwości wyliczyć tutaj ich IBU, natomiast staraliśmy się, żeby chmielu na goryczkę poszło ciutkę więcej niż do Sharka. Tak więc celujemy w 100+ IBU. W ogóle chmielu w Sempie jest trochę mniej użyte niż w Sharku. Z tego względu, że po prostu nie mieliśmy więcej. Użyliśmy wszystko, co mieliśmy. Więc no, może być tak, że aromat będzie mniej intensywny niż w Sharku. Z drugiej strony, ten chmiel był po pierwsze świeży, po drugie był w szyszce. I jak to w ogóle wszystko wyglądało, to możecie zobaczyć też na filmie, jak wygląda ważenie w browarze restauracyjnym na przykładzie Sempa. I tam jest wszystko pokazane, ile razy chmiel żeśmy dodawali. I możecie zobaczyć, że rzeczywiście w szyszkach był ten chmiel, część była w granulacie. I teraz tak, chciałbym porównać te piwa. Ja już oczywiście degustowałem, ale porównam też barwę. Zobaczymy, jak się różni. Oczywiście ono jest mocniejsze od Sharka, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu, jeżeli chodzi o ilość ekstraktu, o pełnię słodową. Chociaż generalnie jest zbliżone, bo Shark był dość wytrawny. I Semp też jest wytrawny. Ale już widać w barwie. Jak to zrobić? W barwie widać, że no w zasadzie niewielka jest różnica. I to jest ciekawe, bo Shark był 12, niecałą nawet. Tutaj jest 16, czyli stopnie, 4 stopnie plato więcej, praktycznie o 25% więcej słodu, a barwa jest bardzo zbliżona. Widzicie? Porównajmy aromat. No, cytrusowy, owocowy, owoców tropikalnych. A w Sharku? Shark ma inny aromat. No, trudno się dziwić, no, Shark już ma dobre 4 miesiące. Tylko dlatego, że tyle chmielu tutaj było użyte, on się nie zepsuł, bo... No, mam nadzieję, że się nie zepsuł. Ale pachnie normalnie. Bardziej grejpfrutowy aromat. Bardziej owocowo-słodki.
Nie wiem, być może to utlenienie troszkę dodało nut miodowych. No, powiem szczerze, że szark ma lepszy aromat, mimo 4 miesięcy. Dobra, próbujemy. Najpierw próbujemy sępa. Intensywna goryczka, dosyć długa, odkładająca się na podniebieniu, na języku. Piwo jest generalnie wytrawne. Nie czuję alkoholu, ale nie czuję też pełni. Próbujemy szarka. Wydaje mi się, że tam goryczka jest słabsza. Pełnia jest jeszcze niższa, jest bardziej wodniste. To jest bardziej słodkie niż szark. Sęp jest bardziej słodki niż szark. Bardziej pijalny. No niestety, pomimo że aromat jest naprawdę jeszcze świetny szarka, to stał się nieco płaski. Jest taki wodnisty, znaczy on w zasadzie taki był, wytrawny i mocno goryczkowy. Bardzo intensywnie grejpfrutowa jest ta goryczka. Tutaj w sępie jednak ona jest wyraźnie skontrowana słodowością. W takim, prawda, określeniu, które często stosują laicy, sęp lepiej wchodzi. Co jest zdradliwe, bo on ma ponad 6% alkoholu, więc wypicie kilku pod rząd może się skończyć utratą świadomości. Cieszę się, że udało nam się zachować tą wysoką pijalność, bo na tym mi najbardziej zależało. To jest ostatnie piwo, które ma premierę w tym roku, ale oczywiście nie ostatnie piwo, które uważyliśmy razem z Wojtkiem Frączykiem w browarze Widawa jako kolaboranci. Już leżakuje i na początku stycznia, czy może, myślę, że na początku albo w połowie stycznia będzie miała swoją premierę druga warka Borsuka, gdzie zmieniliśmy słód. Uważyliśmy to na słodzie wędzonym, ale nie od Weiermana, a z bezmalcu. Powiem szczerze, że próbowałem przy rozlewie, próbowałem stanku tego Borsuka. Ja miałem oczekiwania, że będziemy mieć większą goryczkę niż z Weiermana. Nie goryczkę, tylko wędzoność, nuty dymne. I tutaj się trochę rozczarowałem. Ono jest dymione, ale to jest po pierwsze zupełnie inny dym niż w Weiermanie. Po drugie, wcale nie jest intensywniejszy. On może jest na tym samym poziomie, ale jest inaczej odbierany. Ten wędzony z Weiermana był podobny do trochę, poza intensywnością, do Schlenkerli, czyli taki troszkę kiełbasiany, troszkę oscypkowy, troszkę kojarzący się z jedzeniem. Natomiast ten z bezmalcu, to znaczy borsuk na słodzie z bezmalc, jest bardziej dymny w stylu ogniska. W stylu dymu z ogniska. Także już niedługo premiera borsuka drugiej warki. I w dniu, kiedy rozlewaliśmy sępa, kiedy był rozlew sępa, ważyliśmy nasze następne piwo. I to będzie piwo w stylu, różnie mówią, jedni mówią Black India Pale Ale, inni mówią India Black Ale, trzeci mówią Cascadian Dark Ale. Piwo najprawdopodobniej będzie się nazywało Orca, a po angielsku Orca to jest Killer Whale. I to jest bardzo fajna nazwa, bardzo nam się podoba, więc to na pewno się pojawi na etykiecie. Piwo było chmielone tylko jedną odmianą chmielu, czyli Amarillo. Tutaj podziękowania dla ekipy Twojego browaru, która nam troszkę poratowała nas tym chmielem, bo my mieliśmy już zamówiony, ale nie dojechał na czas i trzeba by tak naprawdę ważyć coś innego, bo ważenie już było zgłoszone. Ale na szczęście pożyczyli nam tego chmielu No i mogliśmy uważać, także jak tylko przyjedzie na chmiel, to oddamy. Także wielkie dzięki. Mam nadzieję, że piwo będzie
no, tak udane jak te do tej pory. Bo powiem szczerze, że naprawdę jestem w szoku, że na te 8, na te 7 piw, które uważaliśmy w 2012, w zasadzie wszystkie wyszły bardzo dobrze albo dobrze. W sumie tak najsłabiej czy najmniej jestem zadowolony z Kangura, dlatego że no jednak oczekiwałem tam intensywniejszego aromatu chmielu. Mamy zamówiony świeży chmiel Galaxy, także Kangura powtórzymy, zobaczymy, może trzeba zwiększyć ilość tego chmielu. Co jeszcze? No a z pozostałych tak naprawdę ze wszystkich jestem bardzo zadowolony. Z Sempa również. Największym sentymentem darzę chyba Kruka, no bo to jednak pierwsze było, wiadomo, pierworodny zawsze ma jakieś tam względy specjalne, tak więc na pewno Kruk ma miejsce u mnie w sercu, bo od Kruka wszystko się zaczęło, ale Shark, ale Semp, Kawka, Borsuk, też jestem z nich bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że uda nam się ważyć równie często, a inaczej, mam nadzieję, że uda nam się ważyć częściej nasze piwa w Widawie. Na pewno będziemy powtarzać w zasadzie wszystkie poza Reniferem, znaczy inaczej, Renifera też powtórzymy, ale dopiero na, no, na święta Bożego Narodzenia w przyszłym roku, może trochę wcześniej go uważam, żeby bardziej doleżakował. Jak widzicie, Semp ma o wiele ładniejszą pianę. Tutaj na Szarku już ta piana jest taka porwana, poszarpana, duże bąble. Jeżeli na upały Szark był fajny, taki wytrawny, no to w zimie jednak jest wodnisty. Natomiast Semp tutaj pod tym względem jest o wiele lepszy. Naprawdę pije się go świetnie. Tak więc mogę powiedzieć, że ci, którzy nie spróbowali Szarka albo spróbowali i nie smakował, to nie sięgają po Sempa. Powinno być równie dobrze, a może jeszcze lepiej. To by było wszystko w zasadzie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten rok był wyjątkowy i to, co przeżyłem dzięki Wojtkowi, no i dzięki jeszcze wielu ludziom, gdzie dawaliśmy nasze piwa w Polskę, gdzie jeździłem z tym piwem po Polsce, wożenie beczek na tylnym siedzeniu samochodu, no to są niezapomniane wrażenia. Łezka się wokół kręci, no to się już na pewno nie powtórzy, no, bo już to wszystko coraz bardziej się normalizuje, coraz bardziej dojrzewamy, dojrzewa branża, dojrzewa rynek. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję go ubogacić. Natomiast takie romantyczne, pionierskie czasy już chyba odchodzą w przeszłość troszkę. No może nie odchodzą w przeszłość, ale już takie pionierstwo już się nie powtórzy. To już nie będzie naszym udziałem. Miałem okazję rozmawiać w Bambergu z Ziemkiem Fałatem z Pinty i on mówi: pomyślcie, to są niesamowite teraz chwile, to teraz się rodzi polskie piwowarstwo rzemieślnicze. Za parę lat, jak będziemy siedzieć przy kominku w bujanym fotelu, palić cygaro, to będziemy wspominać, jak to było, jak woziliśmy piwo na tylnym siedzeniu samochodów osobowych, jak woziliśmy słód w bagażniku z Bambergu, jak zbieraliśmy chmiel na Braubeviale. No niesamowite chwile. Cieszę się, że dzięki mnie mogliście poznać jakieś piwa. Cieszę się, że takim entuzjazmem, z takim entuzjazmem przyjmujecie te piwa. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. No i mam nadzieję, że nasza branża będzie się rozwijać. Tak naprawdę jest tutaj miejsce dla jeszcze bardzo wielu, wielu browarów. Cieszę się, że kolejni piwowarzy domowi otwierają browary. Mam takie hasło, które chciałbym promować, to jest po prostu Craft Brewers of Poland Unite. Wasze zdrowie, piwowarzy i piwowarki, wasze zdrowie, piwosze. No i do siego roku.